Witam serdecznie, moim gościem Fedasz Rostysław, dobrze powiedziałem? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, witam, Wiśniowski. Fedasz, dzisiaj fantastyczne spotkanie Wiśniowskiego, fantastyczne spotkanie Indydzień do Wosa, ale właśnie ta różnica klas rozgrywkowych, Ekstraklasa, wy, oni, trzecia liga, spodziewałeś się, że przy takiej dużej różnicy właśnie tych klas rozgrywkowych taki dzisiaj będzie zacięty mecz? Właśnie spodziewałem się takiego meczu, ponieważ chłopaki są młodzi i mają chęcie do grania i myślę, że więcej siły, bo nawet było widać, że faktycznie bez zmian chłopaki biegali cały mecz. No i co, gratulacje chłopakom. Dzisiaj bardzo dobra twoja postawa, naprawdę broniłeś się kapitalnie, lecz ten ostatni strzał, można nazwać go rozpaczy, nie udało się wybronić. Dlaczego wasza obrona nie podeszła wyżej, żeby to jakoś bardziej zneutralizować? Można powiedzieć, odpowiadam za bramkę, podpowiadam chłopakom. Niestety faktycznie tak było ostatnie minuty, ciśnienie mocne od chłopaków, bo cisnęli, chcieli raczej wygrać, udało się zremisować. No ale tak jak mówię, chłopaki są młodzi, gdzieś tam odpuściliśmy z tyłu. Ostatnia bramka była, wiadomo, wszyscy wiedzieli, że tam w ogóle było bez szans. No i co powiem. Jesteś zawiedziony tym remisem, bo prowadziliście 4-2, wcześniej 3-1. Czy jesteś zawiedziony właśnie końcowym rezultatem 4-4? Raczej nie. Ja jestem przygotowany na każdą sytuację i nie mam żalu. Także zremisowaliśmy. Przyjdzie czas, wygramy. Niestety będą takie momenty, kiedy jeszcze przegramy, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Najważniejsze, że wszyscy zdrowi. Bardzo dobre podejście. Podoba mi się ta postawa. Rzeczywiście, no wszystko jest ważne, ale tak naprawdę, że kończymy zdrowo ten mecz, prawda? I zabawa. Mi się wydaje, że najważniejsze to jest szczęście w życiu i zdrowie. Pięknie bez to tego nie będzie życia. Bez tego nie będzie życia. Dziękuję za wyjazd.